Krieg z nadpotoku się kończy. No niestety taką informację otrzymaliśmy od twórców tej kreskówki, ale może zacznijmy sobie od początku, by wszystko jasno sobie wyjaśnić, co dalej z przygodami naszych postaci. Tak więc w Polsce zostało wyemitowanych 125 odcinków z polskim dubbingiem, co teraz się przekłada na 4 sezony, ale do końca czwartego sezonu w Polsce brakuje 25 odcinków, które to muszą dostać polski dubbing, a następnie muszą trafić do telewizji oraz na platformy streamingowe, po czym dostaniemy jeszcze 5 sezon tej kreskówki, który to zostanie wyemitowany w USA w czerwcu 2023 roku, a przez to, że ta kreskówka musi dostać polski dubbing, a czwarty sezon jeszcze w całości nie został nam widzom ukazany, to prawdopodobnie ostatni odcinek w Polsce ukaże się w połowie 2024 roku. Tak więc polscy fani tej kreskówki mogą się cieszyć, bo przez półtora roku jeszcze ten serial będzie emitowany i będzie mieć co jakiś czas zupełnie nowe odcinki. A skąd my to wiemy, że ta kreskówka się kończy? Otóż to wszystko wiemy z najnowszych wpisów na Twitterze Bena Levina, czyli twórcy tej kreskówki, który to pisze następujące rzeczy. Dzisiaj w końcu napisaliśmy finałowy odcinek Kreiga z nadpotoku, który to jest 181 odcinkiem, nie wliczając w to filmu. Jednakże technicznie mówiąc, to napisaliśmy 188 odcinków, ale niestety 7 z nich nigdy nie zostanie przez nikogo ujrzane, gdyż nasze zamówienie na te odcinki zostało skrócone. Wspólnie udało nam się przenieść nasze marzenia i przygody z dzieciństwa do każdego z odcinków, mając nadzieję, że któraś z naszych przygód zainspiruje widzów, lub przynajmniej rozśmieszy. Postacie i samo miejsce mogliśmy eksplorować bez końca, tworząc nowe przygody i mieliśmy znacznie więcej historii wam do przekazania, ale niestety z powodu fuzji to jest koniec. I w taki sposób oto się dowiadujemy, że 5 sezon będzie ostatnim sezonem Kreiga z nadpotoku, a wracając do fuzji, to tutaj o to chodzi, że HBO łączy się z Discovery, przez co wiele kreskówek zostało anulowanych lub stało pod wielkim znakiem zapytania. W sumie nawet nie same kreskówki, ale pozostałe filmy z Batmanem i ogólnie cały DC też stoi pod wielkim znakiem zapytania. Co dalej z tym wszystkim będzie? A że stacja Cartoon Network podlega pod Warner Brothers, czyli tą firmę, do której należy HBO i kilka innych rzeczy, nowy menadżer po tej całej ich fuzji z Discovery stwierdził, że ta kreskówka ma się skończyć. No i się skończyła. Na szczęście, tak jak wam ostatnio przekazywałem w takim też krótkim informacyjnym odcinku, nie musimy się martwić o Gumballa, gdyż jego 7 sezon ma powstać w przyszłym roku. Ale tu się pojawia pytanie. Czy jeśli Kreig przestanie być emitowany, czy na jego miejsce wejdzie nowy Gumball, czy może dostaniemy jakąś nową, inną kreskówkę? Tego nie wiadomo. Ale na pewno dla fanów tej kreskówki to jest smutna informacja, że za półtora roku już więcej nie zobaczymy nowych przygód naszych bohaterów. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dzięki za oglądanie, no i możecie tutaj zostawić łapeczkę w górę dla zasięgu oraz subskrypcję kanału, żeby nie przegapić żadnego z odcinków. No i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. Should I stay with you? I am addicted, we are too close.